Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Barełkowski. Witam Państwa w ten jesienny poranek. Już połączyliśmy się z panem Maciejem Nowakiem, krytykiem teatralnym, dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego w Poznaniu i celebrytą kulinarnym. Witam, panie Macieju. Dzień dobry, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że już Państwo postać pana Macieja kojarzą, że już go Państwo widzą, bo to rozpoznawalna osoba, rozpoznawalna także w Poznaniu i o jego aktywności, o tym, co tworzy Teatr Polski w Poznaniu, dziś chciałbym porozmawiać. Panie Macieju, wiele złej krwi jest wokół tego, co proponuje Teatr Polski w Poznaniu. Czy uważa pan, że spektakle na motywach dramatów, lektur szkolnych powinny być dostępne dla uczniów? Ja myślę, że całe bogactwo polskiej literatury przynależy nam wszystkim Polakom i z niego korzystamy. Tamy w działalności Teatru Polskiego w Poznaniu. I rozumiem, że pan w tej chwili nawiązuje do spektaklu, który kilka dni temu wzbudził pewne kontrowersje. No właśnie, szybciutko może widzą, wyjaśnię, co się stało. Przykry incydent, nauczycielka, która przyszła z uczniami, nie wszyscy byli pełnoletni, na przedstawienie ślubów panieńskich w Teatrze Polskim, zdecydowała się jednak wyjść ze spektaklu, bo zobaczyła i wszyscy zobaczyli dosyć skandalizującą, dosyć niepokojącą scenę na gości, prawda? No i nauczycielka uznała, że to nie jest przedstawienie dla dzieci jednak i wyprowadziła młodzież, dzieci z sali teatralnej, też dając reprymendę aktorom w tej sprawie. Znaczy, ja jestem z pełnym respektem, odnoszę się do decyzji nauczycielki, w końcu no to ona jest odpowiedzialna za dzieci, ale też w momencie, kiedy pani profesor załatwiała bilety na ten spektakl, myśmy uprzedzali, że spektakl jest dla widzów dojrzałych i koleżanki z klasy poprosiły, żeby pani nauczycielka uzyskała od rodziców swoich uczniów zgodę na uczestnictwo w tym spektaklu. I takie zgody wszyscy uczniowie, uczennice mieli. I stąd konsternacja, gdy w trakcie przedstawienia pani nauczycielka zarządziła wyjście. No to rzeczywiście te okoliczności usprawiedliwiają pana z punktu widzenia formalno-prawnego, ale panie dyrektorze, czy Molière albo Fredro umieścili wprost lub w didaskaliach w swoich sztukach aluzje homoseksualne czy aluzje narkotyczne? Bo skandal też był wokół spektaklu Don Juan w reżyserii Wiktora Bagińskiego w scenie w malarni. Tam też wiele osób było zniesmaczonych tym przedstawieniem. No i właśnie, czy takie przedstawianie przewidywalnych w pewnym sensie, jeżeli chodzi o dramaturgię, jeżeli chodzi o formę i treść spektakli, czy to się mieści w pewnych ramach teatru publicznego? Bardzo pan użył trafnego określenia i ciekawego, mówiąc o przewidywalności. Otóż sztuka nie jest przewidywalna ze swojej istoty. Za każdym razem interpretacje utworów klasycznych są nieprzewidywalne i na tym polega wielkość tej literatury, że ona od kilku stuleci inspiruje kolejne pokolenia artystów i kolejne pokolenia artystów poszukują w tych utworach prawdy i pewnej wieczności, odnajdując za każdym razem w kolejnych epokach, w kolejnych również epokach obyczajowych swoją prawdę. I ja myślę, że to jest dowód raczej krzepiący i argument na rzecz tego, że klasyka jest wieczna, że w każdym
kolejnym okresie historycznym i obyczajowym również znajdujemy w tych wielkich dziełach, czy Moliera, czy Fredry, treści, które nas interesują i jest to pobudzające. Piękne, co pan powiedział. Rzeczywiście, no tak można interpretować to, co się dzieje w Teatrze Polskim. Tyle, że no właśnie moja teza w tej rozmowie jest taka, że sztuki prezentowane w pana teatrze są właśnie przewidywalne. No o tyle są przewidywalne, że zawsze można się spodziewać tych aluzji związanych ze środowiskiem LGBT. Zawsze się można spodziewać pewnych prowokacji, pewnej wulgarności nawet. Nie boję się tego słowa, bo akurat byłem na spektaklu pana Wiktora Bańskiego i jako dorosły już ojciec trójki dzieci, sam miałem kłopot z powstrzymaniem pewnych gestów oglądając ten spektakl. No to był może fajny, to może była moim zdaniem fajna propozycja do jakiegoś teatru studenckiego, ale czy to jest dobra propozycja do teatru, który powstaje, który tworzy dzieła za publiczne pieniądze, za pieniądze różnych podatników. Różnych, to całkowicie z panem zgadzam, czyli ludzi reprezentujących rozmaite poglądy i rozmaite gusta. I ja ciągle pamiętam o tym, że na fasadzie naszego teatru znajduje się skrzydlata fraza naród sobie. Zresztą to jest dobrze, że pan bardzo o tym wspomniał, bo chciałem o to dopytać. Znaczy, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to hasło naród sobie na fasadzie naszego teatru to jest dokładnie przeniesienie frazy z fasady Deutsches Theater w Berlinie. Za tamtych czasów, gdy powstawał Teatr Polski, no stolicą dla Poznania i całej zachodniej, dzisiejszej Polski był Berlin i poznaniacy budujący ten teatr wzorowali się na berlińskich instytucjach. I ten naród sobie to jest wielka sprawa. To jest naród, który, czyli społeczność, która szuka swoich wzorców. Nie odwołuje się wyłącznie do jakiegoś jednego kanonu, który jest skrystalizowany, tylko poszukuje w sposób aktywny wartości, które dla społeczności są ważne. No ja to rozumiem. To rzeczywiście cenna myśl i teza. No ale panie dyrektorze, czy uważa pan, no mówi pan o pluralizmie teatru, czy uważa pan, że ta jednostronność no nie jest właśnie pewnym w dzisiejszych czasach koniunkturalizmem teatralnym, że to nie ma tutaj w tym nic odkrywczego. Czy na przykład w pana teatrze, bo wie pan, przecież obyczaje w różnych epokach ludzkie niewiele się zmieniały. No, choćby w pana spektaklach pokazują autorzy, których pan zaprasza do teatru, no przecież to, że różne rzeczy na przestrzeni wieków były niezmienne. No i mówię, gdzie tutaj to poszukiwanie? Nihilnowi pan po prostu powiela pewne turpistyczne często toposy obecne w teatrze od zawsze. W komedii dell'arte, wie pan, taka swoista wulgarność. Tutaj nic nowego nie ma. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli pluralizm, no to dlaczego w pana teatrze, ja nie wiem, nie zobaczymy dzieł Jana Pawła II? Dlaczego ten pluralizm, o którym pan tutaj mówi w paru wypowiedziach, no nie przejawia się także w tym, że jakieś pobożne dzieła pojawią się za pieniądze podatników w pana teatrze? To jest bardzo ciekawa sugestia. Akurat odnośnie utworów Jana Pawła II, które znam, które w swoim czasie były bardzo modne i popularne w repertuarach polskich teatrów. Na ten temat nie ma łatwej
rozmowy z realizatorami, bo te teksty się po prostu bardzo, bardzo zestarzały, jeśli chodzi o utwory dramatyczne Karola Wojtyły. One są bardzo związane ze swoją epoką, czyli z latami 30. To już dzisiaj jest estetycznie dość trudne i nudne po prostu. Choć wzniosłe w swoich intencjach, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. No, ale jeżeli pan wywołuje postać świętego, to informuję, że w tym sezonie Kuba Skrzywanek, reżyser młodego pokolenia, który tutaj z nami między innymi u nas realizował Kordiana Słowackiego i bardzo lubiany przez młodych widzów spektakl 27 grudnia opowiadający o powstaniu wielkopolskim. Więc Kuba Skrzywanek przygotowuje spektakl Śmierć Jana Pawła II, spektakl nawiązujący do tej nocy, w trakcie której cała Polska, cały świat czekał na sytuację, jak się będzie rozwijała sytuacja w Watykanie. Wtedy 15-16 lat temu wszyscy siedzieliśmy przed telewizorami, wierni gromadzili się wokół kościołów. Ta noc absolutnie niezwykła, kiedy się jakaś wielka również narodowa tajemnica i narodowe oczekiwania jakoś przeistaczały. Jak pamiętamy, ludzie ze sobą wtedy byli bardzo blisko, skonfliktowane ze sobą kluby piłkarskie przeżywały pojednanie. No tak, wszyscy pamiętamy ten czas. Zaraz, ale czy to oznacza, że może z Szawła zamieni się pan w Pawła i może tak jak ten bohater w Przemianach, teatr pana wyjdzie na prostą? Ja akurat nie znam na prostą, zdaniem niektórych, moralnie. Ja oczywiście nie znam tej sztuki. Mam nadzieję, że ona rzeczywiście będzie powodowała katharsis u ludzi myślących o pewnych wartościach i w myśl tych wartości żyjących, ale chodzi mi o to, czy rzeczywiście dostrzega pan pewne deficyty w ofercie, którą prezentuje dziś Teatr Polski, która no wprost przez niektórych jest postrzegana jako swoista agenda polityczna, która właściwie w jeden sposób tylko moderuje tym repertuarem, żeby w jeden sposób przedstawiać świat, jaki nas otacza. Znaczy, to się pan, oczywiście trudno mi się zgodzić z takimi również ideologicznymi interpretacjami i zawsze zapraszam do oglądania naszego repertuaru, bo w repertuarze mamy Nanę Zoli, wielką XIX-wieczną powieść francuską, zupełnie niezwykłą, więc trudno powiedzieć, że wystawiamy wyłącznie turpistów i skandalistów. Mamy Hamleta Szekspira, czyli największe dzieło sceniczne w ogóle w naszej humanistycznej kulturze. Jest i estetyczny Molière, jest i estetyczny Fredro, ale jak przedstawiany? Bo tu o tym rozmawiamy, że forma tych spektakli nie konweniuje wręcz z pierwowzorem literackim. Znaczy, ja oczywiście rozumiem, jak powstają takie legendy miejskie na temat tych spektakli, ale żadne z tych przedstawień nie jest skandalizujące i bulwersujące. Panie dyrektorze drogi, ja byłem na spektaklu Wiktora Bagińskiego w Scenie w Malarni. Jeżeli pan mówi, że to jest spektakl nieskandalizujący, gdzie były sceny homoseksualnych gwałtów, gdzie były sceny, proszę pana, narkotycznej ekstazy, jakichś niebywałych zboczeń prezentowanych widowni, gdzie się nie sprawdzało dowodów osobistych, bo byłem tam, to wie pan, to jeżeli pan takie rzeczy mówi, no to troszeczkę traci pan kontakt z rzeczywistością. Pan wybaczy, panie doktorze. Ale wie pan, to jest absolutnie fascynujące, ponieważ oczywiście być może mój wizerunek, czy moje życie, czyli to, że ja nie ukrywam, że jestem osobą homoseksualną,
nie ukryłam tylko 30 lat, książkę napisałem na ten temat, wpływa być może na odbiór teatru. Natomiast zwracam Ale uwagę... Panie dyrektorze, z wielkim szacunkiem odnoszę się do pana wyborów seksualnych i broń Boże mnie wytykać cokolwiek panu. Jednak ja wytykam panu to, co się dzieje na scenie. Co się dzieje w pana alkowie. Proszę pana, ja nie odbieram tych spektakli w ten sposób i mało tego, duże, ogromne rzesze widzów, które odwiedzają nasz teatr, nasze spektakle oglądają, odnoszą się do tych przedstawień z dużym entuzjazmem. Ta oferta jest bardzo zróżnicowana i warto wybierać świadomie to, co jest dla konkretnych ludzi interesujące. Musimy kończyć. Bronił swojego repertuaru. Państwo sami ocenią, jak skutecznie i jak merytorycznie. Dyrektor Maciej Nowak, krytyk teatralny, dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu. Serdecznie panu dziękuję. Musimy kończyć. Miłego dnia. Kluczowy temat.